Nekrolog ujawnia prawdę o śmierci Cezarego Olszewskiego. 42-latek zmarł znacznie wcześniej niż podano. Jakiś czas temu media przekazały smutną wiadomość o nagłej i niespodziewanej śmierci Cezarego Olszewskiego. Zwycięzca programu Taniec z Gwiazdami zmarł w wieku zaledwie 42 lat. Teraz światło dzienne ujrzał jego nekrolog, a w nim pojawiły się nowe fakty na temat odejścia tancerza. Nie żyje Cezary Olszewski. Kilka dni temu media przekazały niesamowicie przygnębiające wieści. W wieku zaledwie 42 lat zmarł Cezary Olszewski, jeden z najpopularniejszych polskich tancerzy. Gwiazdor od dawna brał udział w programie Taniec z Gwiazdami, gdzie miał okazję występować z takimi gośćmi jak Dorota Zawadzka, Anna Wędzikowska, Anna Popek czy Magdalena Walach, z którą wygrał 7. edycję kultowego show. Z informacji przekazanych przez media wynika, że Cezary Olszewski zmarł w hotelu w swojej rodzinnej miejscowości, Ostrołęce. Przez długi czas ustalano dokładną przyczynę śmierci tancerza. Z ustaleń prokuratury wynika, że najprawdopodobniej był to udar. Gwiazdy pożegnały Cezarego Olszewskiego. Pomimo faktu, że tancerz od dawna nie pojawiał się publicznie, wciąż cieszył się sporym szacunkiem i sympatią fanów programu Taniec z Gwiazdami. Dodatkowo Cezary Olszewski nawiązał w trakcie trwania show mnóstwo znajomości, które trwały przez długi czas po zakończeniu produkcji. Nic więc dziwnego, że wiele gwiazd zabrało głos w sprawie jego śmierci i na swoich profilach w social mediach pożegnało wybitnego tancerza. Jedną z nich była Anna Wędzikowska, która nie tylko występowała u jego boku w show TVNU, ale również utrzymywała kontakt po ostatnim odcinku programu. Był moim partnerem w turnieju tańca Pro M 11 lat temu. Fantastycznie się razem bawiliśmy. Ćwiczyliśmy intensywnie przez kilka miesięcy, codziennie po kilka godzin. I choć potem nasze drogi w naturalny sposób się rozjechały wtedy, w trudnym momencie życia dla nas obojga, byliśmy sobie bardzo bliscy. Był szczerym, serdecznym, dobrym facetem. Trudno ogarnąć to, że go nie ma, był w moim wieku. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Zawsze będzie miał miejsce w moim sercu. Nie ogarniam śmierci, serio. Tak trudno w obliczu takich wiadomości widzieć sens. Nekrolog ujawnił prawdę o śmierci Cezarego Olszewskiego. W czwartek 2 listopada światło dzienne ujrzał nekrolog tancerza, z którego mogliśmy dowiedzieć się, kiedy dokładnie odbędzie się jego pogrzeb. Co więcej, publikacja ta ujawniła więcej szczegółów na temat śmierci Cezarego Olszewskiego. Wynika stamtąd, że w rzeczywistości gwiazdor zmarł 2 dni wcześniej, niż poinformowały o tym media. Podczas gdy do tej pory informowano, że 42-latek odszedł 30 października, z nekrologu wynika, że Cezary Olszewski zmarł 28 października. Pogrzeb uczestnika Tańca z Gwiazdami odbędzie się 4 listopada 2023 roku o godzinie 14. Msza święta żałobna będzie mieć miejsce w kościele świętego Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, skąd wyruszy pochód na cmentarz parafialny przy ulicy Kujawskiej.